Serdecznie w imieniu organizatorów tego spotkania. Myślę, że bardzo ciekawe to spotkanie. Widzę, że naprawdę zainteresowanie nie ma końca. I Państwo wierzą, widzę, jest, stoję trochę wyżej i chyba wszyscy się nie zmieszczą nawet. To, przepraszam za to, bo myśleliśmy, że podołamy, ale przerosło to nasze najśmielsze oczekiwania. Ale myślę, że tylko możemy z tego powodu się cieszyć. By nie przedłużać, chciałem tylko poinformować, bo informowaliśmy wcześniej w ogłoszeniu, że będzie można nabyć książki w specjalnej cenie. Będzie można to zrobić, ale dlatego, że te książki przyjechały do nas stosunkowo późno, a Państwa było już tutaj bardzo dużo, to nie chcieliśmy wprowadzić zamieszania, dlatego ci z Państwa, którzy są w drugiej sali, będą mogli swobodnie nabyć te książki nawet w trakcie spotkania. Natomiast myślę, że Państwo z pierwszej sali będą mogli to zrobić tuż po spotkaniu. Myślę, że potem Katarzyna Jabłońska znajdzie czas, żeby też złożyć autograf z dedykacją, jeśli tylko Państwo sobie tego zażyczą, a nie wątpię, że tak będzie. Nie przedłużam i oddaję czas prowadzącemu, oddaję mikrofon prowadzącemu dzisiejsze spotkanie księdzu Mirosławowi Cyferowi. Witam bardzo serdecznie. Już pewnie teraz usiądę, żeby ta nasza rozmowa toczyła się w taki nieoficjalny sposób. Wszyscy jesteśmy tutaj ostatecznie z powodu księdza Jana Kaszkowskiego. Marcin Pera tutaj z Klubu Tygodnika Powszechnego poprosił mnie o to prowadzenie, nie dlatego, że jestem fachowcem w tej dziedzinie, bo nie jestem żadnym, ale dlatego, że w szkole średniej jeździliśmy razem z Janem na rekolekcje ignacjańskie. Tam się poznaliśmy, ponieważ chcieliśmy być jezuitami. Jak wiecie Państwo, wzrok nie pozwolił na to, nie przyjęto go. Ja potem zdecydowałem na inną drogę. Ale to był czas poszukiwania ideałów. Więc taki, myślę, też niezwykły czas w stosunku do tego późniejszego, kiedy mogłem widzieć, jak jego ideały faktycznie zostały wcielone, jak żył i co odkrył. Ale to nie moja osoba dzisiaj jest ważna. Ważni są raczej świadkowie spotkania z Janem. I tutaj najpierw zacznę od pani Katarzyny Jabłońskiej, która myślę, że pokazała, można powiedzieć, światu księdza Jana przez pierwszą książkę Nie ma szału, jest rak. Szału nie ma, jest rak. I myślę, że wtedy po przeczytaniu tej książki wielu z nas otworzyło oczy na wiele spraw, ale także na księdza Jana i na jego przesłanie. I za to Pani chyba najbardziej wszyscy jesteśmy wdzięczni, bo nie wiadomo, czy byłoby to spotkanie, wiele innych wydarzeń, gdyby właśnie nie tamta książka, tamto odkrycie, ta rozmowa. I teraz ma Pani... Ksiądz Jan na pewno by coś zrobił, że zaistniałby też bez mnie, ale uważam to spotkanie za przywilej, jedno z najważniejszych wydarzeń w moim życiu.
że ja jestem mu też wdzięczna, że mogłam spotkać jego i poznać Płuckie Hospicjum, pacjentów, wspaniały zespół, mogłam zobaczyć, na czym polega. Wcześniej właściwie już to zobaczyłam dzięki panu profesorowi Jackowi Łuczakowi, z którym przed wielu laty miałam zaszczyt się spotkać i rozmawiać, ale potem zobaczyłam, że jak piękna jest ta idea medycyny paliatywnej. Dlatego, żeby tylko już skrótowo, chciałem więc panią Katarzynę Jabłońską, która jest autorką tej ostatniej książki, tej rozmowy, nie w pełni autoryzowanej, ale przeprowadzonej z księdzem Janem. Tylko powiem, że pani Katarzyna jest filologiem polskim, jest na Uniwersytecie Warszawskim, krytyk filmowy, sekretarz redakcji kwartalnika Więź, współautorka książek Między konfesjonalną a kozetką, Wyzywająca miłość i z księdzem Janem Kaczkowskim przeprowadziła właśnie te dwa wywiady. Jest też członkinią zespołu Laboratorium Więzi i mieszka w Otwocku. Natomiast zaraz potem chciałem powitać pana profesora Jacka Łuczaka. Chciałem zostawić panią Alicję na koniec z jednego powodu. To zaraz powiem dlaczego, bo zdaję sobie sprawę i dobrze, że kobiety najpierw powinny być. Ale pan profesor, myślę, że wszystkim w Poznaniu jest bardzo dobrze znany, ale może jak ktoś tutaj jest z zewnątrz, to dodam, że jest doktorem honoris causa Światowej Akademii Medycyny imienia Alberta Schweitzera, członek Królewskiego Towarzystwa Lekarskiego w Londynie, ordynator hospicjum palium przemienienia pańskiego w Poznaniu, założyciel i długoletni prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej, obecnie prezes jego oddziału w Poznaniu. Przewodniczący Krajowej Rady Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej przy Ministerstwie Zdrowia. Mieszka w Poznaniu. Pan profesor mówi, że jesteśmy sąsiadami. Faktycznie mieszkamy niedaleko. Pracujemy niedaleko od siebie. Tak. Ja mieszkam. Zostawiłem powitanie pani Alicji Makowskiej na końcu, ale dlatego, że pani Alicja jest, można powiedzieć, z innego punktu widzenia pierwszym i najważniejszym świadkiem i osobą, którą chcielibyśmy posłuchać, ponieważ pani Alicja przyjechała do nas z Płuckiego Hospicjum pod wezwaniem świętego ojca Pio, tego, które założył ksiądz Jan. Jest pani tam sekretarzem zarządu i też pielęgniarką, czyli i w teorii, i w praktyce. I bardzo się cieszę z pani obecności. Pan profesor miał na ten przyjazd największy na nas wpływ i dziękuję, że pani przyjechała. Jest też zaproszony przez pana profesora, ksiądz Andrzej Rygielski z Gniezna, może już nie będziemy tak... Przepraszam, z diecezji gnieźnieńskiej, tak. Gniezno zazdrości tego. Tak. To tylko może chcę wspomnieć tutaj o księdzu, tylko dlatego, że również założył hospicjum w Wągrowcu, założył też noclegownię i jabłodajnię. Ja o tym wszystkim się dowiedziałem przed chwilą i też jesteśmy pełni podziwu. Chciałbym więc na początek poprosić panią Katarzynę o przeczytanie jednego fragmentu, który myślę, że najlepiej wprowadzi nas w tę rozmowę. Niech autorka, współautorka książki czyta. Ja tylko może zapowiem, że to jest część rozmowy z rozdziału Naziemny personel Pana Boga, czyli w tym rozdziale rozmawiamy o roli, bardzo, bardzo ważnej roli kapelana hospicyjnego. I to jest fragment, który wybrał ksiądz Mirosław. Bywa jednak, że człowiek odmawia jakiejkolwiek rozmowy. Nie chce psychologa, księdza, nikogo. Tak było w wypadku młodej kobiety, która trafiła do Płuckiego szpitala razem ze zwłokami swego męża, który utonął niemal na jej oczach. To w ogóle była historia wręcz nieprawdopodobna. Środek lata, młode małżeństwo, które kilka miesięcy wcześniej przeżyło poronienie, przyjechało nad morze, żeby odpocząć i ponownie starać się o dziecko. Spędzili piękny czas nad Bałtykiem. Tuż przed wyjazdem poszli pożegnać się z morzem. Mąż postanowił się jeszcze wykąpać i utonął. Rozpacz potworna. Kobieta nie chce z nikim rozmawiać. Pielęgniarki dzwonią do mnie w momencie, kiedy właśnie pakuję walizkę, bo tego dnia wyjeżdżam na urlop. Biegnę do szpitala w moim wciąż radosnym, przedurlopowym nastroju, a ta młoda wdowa, która oczywiście ze mną również nie chce rozmawiać, jest wymęczona płaczem, nadal w spazmach, zwinięta na szpitalnym łóżku w pozycji embrionalnej. Zapytałem, mogę koło pani usiąść? Ona popatrzyła na mnie i zapytała, a nie będzie ksiądz pieprzył?
Odpowiedziałam, nie będę. Usiadłem i długo tak siedziałem bez słowa. W pewnym momencie i ona usiadła i spytała, mogę się do księdza przytulić? I tak przez jakiś czas trwaliśmy w uścisku. To też jest posługa kapelana. Nie wolno bać się takiej intymnej bliskości i czułości. Pomyślałem, że ten fragment dobrze wprowadza nas w tę rozmowę, ponieważ kończy się słowami bliskość i czułość. Myślę, że one są kluczami tego, jak Jan przeżywał swoje życie, relacje, jak przeżywał też pomoc udzielaną wobec osób cierpiących. Zanim jednak porozmawiamy o tej bliskości, chciałbym zadać każdemu z Was to jedno pytanie kluczowe, takie wprowadzające, które ma wyjaśnić właściwie tytuł tej książki, Żyć aż do końca. Co to tak naprawdę znaczyło dla Jana? Jak Wy to odczytujecie? Dlatego, że czasem ludzie udzielają bardzo fałszywych odpowiedzi, typu, że Bóg tak chce. Czyli bez względu na to, co się z Tobą dzieje, w jakim jesteś stanie psychicznym, fizycznym, musisz żyć, bo Bóg chce Twojego cierpienia. Albo na przykład dla zbawienia świata. Albo takie moralne odpowiedzi, również fałszywe. Że to jest obowiązek wobec najbliższych, że nie wolno ich zostawić. Że wzbudza się poczucie winy, że nie wolno Tobie odejść. Albo może też tak bardziej medycznie, etycznie i religijnie razem, że nie wolno chcieć umierać, nie wolno ci chcieć odchodzić. To jest nieludzkie. Życie jest wartością, jest to wbrew Bogu, Jego woli, który dał nam życie. Tak naprawdę, dlaczego Jasiu chciał żyć do końca? To żyć aż do końca dla Jana, tak ja to widziałam i rozumiałam, oznaczało po pierwsze w pełni zrealizować swoje kapłaństwo. Kapłaństwo było dla niego pasją jego życia. Ale następną pasją jego życia było hospicjum. On mówił, hospicjum to moje życie. Ale nie hospicjum jako budynek oczywiście, tylko hospicjum jako ludzie, zwłaszcza cierpiący, chorzy i ich bliscy. I dla mnie samej było to aż momentami, kiedy obserwowałam księdza Jana no, w takim bardzo zaawansowanym etapie choroby. On oczywiście dobrze funkcjonował, dobrze, na szczęście nie cierpiał i świetnie sobie radził do pewnego momentu. Było dla mnie niezwykłe, że on tam przez tym swoim hospicjum był właściwie przez cały dzień, pracował przez całą noc, mieszkał tam i pracował na kilku etatach. I to życie aż do końca oznaczało dla niego być dla drugiego człowieka, być zwłaszcza dla pacjentów, być zwłaszcza dla umierających. I pamiętam, że kiedy przyjeżdżałam do hospicjum, dezorganizując, odbierając na moment szefa pracownikom, to zawsze było dla mnie niezwykłe, że na przykład nagle budziłam się w nocy, bo słychać było takie kłapanie po schodach. Jak wiadomo, jak wiedzą Państwo, że lewa część ciała księdza Jana nie w pełni była sprawna i okazywało się, że na narzuconej sutannie na piżamę schodził, bo nagle ktoś odchodził, ktoś potrzebował jego obecności. Więc to życie aż do końca dla niego oznaczało do końca być dla swoich pacjentów, dla swoich również przyjaciół, dla swoich bliskich. A następny wymiar to jest taki wymiar no, bardzo prosty, bardzo zwyczajny, bardzo codzienny. Żyć aż do końca to po prostu cieszyć się życiem i smakować je. I on był niezwykłym smakoszem życia, uwielbiał żyć, kochał życie, kochał
dobre jedzenie, dobre czerwone wino, uwielbiał spotkania z przyjaciółmi, gadanie z nimi bardzo długo, nie wiem, wieczorami wychodzenie przez hospicjum, gdzie specjalnie dla niego zasadzona została maciejka, którą pamiętam, kiedyś wracaliśmy z jakiegoś, bardzo późno, z jakiegoś wyjazdu. Mówi, wiesz, wiem, że jest późno, ale chodźmy jeszcze tam, wiesz, w to miejsce, gdzie pachnie maciejka, żebyśmy ją pomąchali. Więc to było po prostu cieszenie się życiem. I mówił, że bardzo chciałby jeszcze żyć. Ale z drugiej strony no, był człowiekiem tak głęboko wierzącym, że uważał, że no, jeżeli taka jest wola Pana Boga, no to on postara się tą swoją śmierć jak najlepiej przeżyć. I jak mówią jego najbliżsi w obecności, których umierał, jego rodzice zgodzili się porozmawiać ze mną na ten temat i jest tutaj w tej książce również rozmowa z nimi, z państwem Heleną i Józefem Kaczkowskimi. Umarł tak jak chciał, czyli w swoim łóżku, w swoim pokoju, można powiedzieć dobrze i pięknie, że była to piękna śmierć. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja rzeczywiście miałam to szczęście pracować, być księdzem na co dzień. Bardzo się z tego cieszę. Nasze relacje były takie trochę pod tekstami. Nasze rozmowy były zawsze takie z humorem. Tak rozmawialiśmy ze sobą i po prostu ksiądz Jan taki był. Byliśmy zawsze, zachowywaliśmy taką formalną stronę, nigdy nie przeszliśmy per ty, rozmawialiśmy ksiądz Jan, pani Alicja i z tego co wiem, to tak w niektórych tutaj jakichś cytatach istnieje. Może troszeczkę powiem o tym, od kiedy się znamy. Ksiądz tak naprawdę zaszantażował mnie swoją osobą i wyciągnął mnie z Puckiego Szpitala do pracy w hospicjum, w którym pracuję już 10 lat, tak naprawdę 10 lat tylko w hospicjum, a jestem związana z Puckim Hospicjum od samego początku. Od 2005 roku pracowałam najpierw wolontaryjnie, a potem przez